Dzień dobry, spotykamy się na briefingu prasowym w Numer Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Chcemy poinformować o przyznanym nam kontrakcie Narodowego Funduszu Zdrowia związanym z leczeniem metodą chemioterapii i radioterapii. O tym kontrakcie powiedzą dyrektor naszego szpitala Paweł Paczkowski, dyrektor do spraw administracyjnych Monika Wiśniewska oraz ordynator oddziału chemioterapii Joanna Połowińczak. Przybyłek. Panie dyrektorze, oddaję głos. Ja może powiem to, co jest najważniejsze, czyli że od 1 sierpnia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia będziemy przyjmowali pacjentów. Zaczynamy od oddziału chemioterapii, od chemioterapii jednodniowej, ambulatoryjnej oraz onkologii klinicznej. Miesiąc później, czy od 1 września, rozpoczynamy leczenie na oddziale radioterapii. Czyli jednym słowem miesiąc wrzesień będzie takim, w którym już kompleksowo przyjmiemy każdego pacjenta i w pełnym zakresie ośrodka onkologicznego będziemy leczyć. Jak będziemy leczyć, to przekazuję głos pani doktor. Kompleksowo, jak powiedział pan dyrektor. My niewątpliwie się cieszymy, że znikają pewne ograniczenia, które do tej pory mieliśmy i że będziemy mogli wreszcie przyjmować pacjentów tak, jak byśmy chcieli. Liczymy też na to, że za jakiś czas będziemy mogli leczyć ich również w ramach programów lekowych i wtedy rzeczywiście zapewnić temu pacjentowi całość opieki tu u nas. Przygotowanie wniosku kontraktowego to też nie była prosta sprawa. Myślę, że pani dyrektor Monika Wiśniewska najwięcej na ten temat może powiedzieć. Tak, to nie była prosta sprawa. Bardzo wiele godzin na kompletowaniu dokumentacji, ponieważ tak naprawdę przygotowani do ofertowania, do konkursowania byliśmy od momentu przyjęcia pierwszego pacjenta, czyli od 7 stycznia. Spełnialiśmy wszystkie wymogi, wszystkie wymagania określone w rozporządzeniach, zarządzeniach Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast w momencie, kiedy pojawił się konkurs, czyli możliwość zaprezentowania naszych możliwości, faktycznie skompletowanie całej dokumentacji, jak również ten etap złożenia oferty, negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, to nie była łatwa sprawa, natomiast daliśmy radę, konkurs mamy i będziemy leczyć pacjentów od 1 sierpnia, od 1 września w tych zakresach, o których wspomnieliśmy. W tym momencie przygotowujemy się również do konkursu do poradni onkologicznej. 4 sierpnia myślę, że dokumenty będą złożone od 1 września. Mamy nadzieję, że również w tym zakresie będziemy mogli świadczyć usługi na rzecz pacjentów. Ja myślę, że trzeba tutaj podkreślić olbrzymią zasługę także opinii społecznej, tych, którzy wsparli nasze starania kontraktowe. Ja przypomnę, że ponad 7 tysięcy podpisów zgromadziliśmy pod petycją do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie właśnie kontraktu dla Numed CDIT w Tomaszowie Mazowieckim. Także wspierały nas samorządy, między innymi starostwo tomaszowskie, także gminy z powiatu tomaszowskiego, gmina Poświętne z powiatu opoczyńskiego. Mieliśmy też wsparcie ze strony organizacji Amazonki Tomaszowskiej. Tutaj szczególne słowa podziękowania, bo też intensywnie zbierały podpisy dla kontraktu z NFZ-em. Piotrkowskie Amazonki, również placówki Zakładów Opieki Zdrowotnej także nas tutaj wspierały. No, parafie tomaszowskie także, ponieważ to dzięki przychylności Kościoła udało się zebrać ponad 2000 podpisów w jedną tylko niedzielę, kiedy po mszach świętych te podpisy pod petycją były zbierane. Także tu naprawdę bardzo duże słowa podziękowania z naszej strony, bo na pewno to wsparcie też przyczyniło się do tego, że ten kontrakt mamy i możemy leczyć, co tak naprawdę jest dobrą informacją dla nas, ale chyba jeszcze lepszą dla mieszkańców regionu, tych, którzy mają problem onkologiczny, będą mogli w tej chwili leczyć, realizować leczenie właśnie tutaj, blisko swojego domu. No i myślę, że też podziękowanie i nadzieja na współpracę tutaj z powiatowym szpitalem, z Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Jest to bardzo ważne. Uczyliśmy siebie nawzajem się już te 6 miesięcy i dogrywaliśmy naszą współpracę w zakresie zarówno diagnostyki, jak i pomocy ambulatoryjnej, szpitalnej. No teraz będzie mógł pacjent mieć już pod jednym adresem pełną kompleksową usługę.
więc na tą współpracę nadal liczymy, szczególnie jakby w oddziałach zabiegowych, gdzie ten pacjent właśnie najczęściej ma diagnozowane choroby nowotworowe. To jest też bardzo ważne i dlatego też to podkreślamy. Za to, co do tej pory się udało zrobić, też dziękujemy, bo to też było dla nas ogromnym wsparciem i przy kontraktowaniu, ale i myślę, że dla samego dobra pacjenta. Jeszcze dodam, że nasza placówka pierwszego pacjenta przyjęła 7 stycznia tego roku. Do 15 lipca zgłosiło się do nas pacjentów pierwszorazowych, jak to określamy w naszym nazewnictwie, ponad 580. To pacjenci, którzy po raz pierwszy po prostu przybyli do naszej placówki. Także kilkuset pacjentów w tym okresie było hospitalizowanych. Także mimo braku kontraktu leczymy. Po to nasza placówka powstała, żeby leczyć i tutaj, jak Państwo widzą, kwestia braku kontraktu nie hamowała nas przed realizacją naszego podstawowego celu, naszego podstawowego zadania. No teraz oczywiście przy kontrakcie ta intensyfikacja leczenia będzie rosła. W dniu wczorajszym mieliśmy pełne obłożenie oddziału chemioterapii mimo braku kontraktów. Wszystkie łóżka były zajęte. Co też pokazuje skalę naszej działalności w tym momencie. A jak widać, do tej pory pracowaliśmy tylko na jednym piętrze, kolejne 2 piętra są do dyspozycji pacjentów, więc to nie jest tak, że nasze moce przyjęcia pacjenta i możliwości się kończą, wręcz odwrotnie się otwierają. Będziemy mogli jakby udostępnić dodatkowe powierzchnie na leczenie, to też jest bardzo ważne. No i myślę, że też ważne, żeby powiedzieć, że do tej pory oprócz tej działalności stricte medycznej też takie inicjatywy około medyczne czy też profilaktyczne były podejmowane. Staramy się dość aktywnie uczestniczyć w życiu i tutaj Tomaszowa, miasta Tomaszowa i powiatu. Staramy się pomagać poprzez chociażby zbieranie krwi, która jak wiemy w tym okresie wakacyjnym jest bardzo potrzebna. Jeśli się nie mylę, to z tej naszej akcji zostało pobranych prawie 7 litrów krwi na potrzeby pacjentów. Także staramy się, jakby powiem, pomagać naszym pacjentom nie tylko w procesie leczenia, ale również pomagać w odnalezieniu się w życiu codziennym. 1 sierpnia będzie akcja dla pań, gdzie będą mogły troszeczkę, że tak powiem, odnaleźć się w kontekście doboru, jeżeli takowa będzie potrzebna, peruki, makijażu i wszelkich tego typu porad, które są na pewno bardzo ważne w życiu codziennym. Oprócz tego to już też zapraszamy do kibicowania. Chcemy zaangażować się w bieg 6 września. Na pewno nasza reprezentacja i nie tylko reprezentacja tutaj tomaszowska, ale postaraliśmy się, że reprezentanci i z Elbląga i z Katowic będą tworzyli drużynę NUMED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. No i postaramy się zaprezentować jak najbardziej tak, żeby również potencjalnym tutaj pacjentom pokazać, że istniejemy i zdobywać po prostu zaufanie. Czyli zdrowy styl życia, także profilaktyka zdrowotna. Planujemy również, zawiązaliśmy współpracę z grupą młodzieży. Planujemy warsztaty dla młodzieży. Będziemy chcieli uczyć młodzież, jak rozmawiać z osobą chorą na nowotwór. Często jest tak, że osoby, jeżeli zachorują na nowotwór, to środowisko się w jakiś sposób izoluje od nich, no bo wiadomo, że wujek Stefan zachorował, ale teraz jak nie mam z tym wujkiem Stefanem rozmawiać, tak? Co ja mu powiem? Często się takich spotkań gdzieś unika, natomiast właśnie chodzi o przełamanie, chodzi o pokazanie ścieżki, jak rozmawiać, w jaki sposób. Chcemy, żeby grupa młodzieży nauczyła się tego tutaj u nas podczas warsztatu i żeby z tą wiedzą po prostu poszła w region, żeby w sytuacji, kiedy gdzieś w rodzinie zdarzy się przypadek zachorowania, to ten chory otrzymywał takie wsparcie. Także istniejemy nie tylko tutaj, nie tylko pod adresem Jana Pawła II 35, ale także wychodzimy coraz szerzej na zewnątrz, wychodzimy po to, by pokazywać, że jesteśmy do dyspozycji pacjentów, tych, którzy mają problem onkologiczny. A teraz, jeśli mogę powiedzieć, to jeszcze ruszymy trochę też w teren, ponieważ do tej pory, wiadomo, brak kontraktu powodował, że
że nie wszyscy pacjenci, ale też nie wszystkie jednostki z nami podejmowały współpracę, więc chcemy też przekazać jakby tą informację. No i zarówno na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, jak i szpitali, nie tylko tutaj w Tomaszowie, ale i w powiatach ościennych, nawiązać współpracę i dać szansę również tamtym pacjentom leczenia się no, coraz bliżej domu, tak? Tak, żeby nie musieli wyjeżdżać do innych województw, a akurat wiemy, że w naszym województwie ten element migracji, leczenia się czy na Mazowszu, czy w Katowicach, czy w Kieleckim jest bardzo, bardzo duży, więc tutaj postaramy się również odrobinę zniwelować te trendy. Zachęcamy do współpracy lekarzy. Lekarzy, którzy są w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli pojawi się u nich pacjent onkologiczny, no nie zawsze są też pewni co do procedur. My dysponujemy odpowiednią kadrą, odpowiednią wiedzą i pomagamy. Także zachęcamy serdecznie do współpracy właśnie od tej strony, do kontaktu. Jeżeli jest pacjent onkologiczny, pomożemy wskazać jak najszybszą, jak najwłaściwszą ścieżkę leczenia tego pacjenta, aby też on nie ocierał się od jednego ośrodka do drugiego, tylko po prostu by trafił na odpowiednią ścieżkę leczenia. Tym bardziej kończąc, bardzo dziękujemy za dotychczasową pomoc i liczymy na dalszą. Dziękujemy.